Wojtek wam nie chce tego powiedzieć, ale ja wam powiem. Nie, nie mów nic. Lepiej zostawiać tajemnicę. Jesteśmy... Jedyną tajemnicę... Jesteśmy... Nie, Karol, nie. Ta... Nie, 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 jesteśmy... Jesteśmy... I nie dowiecie się nigdy, jacy jesteśmy. Wiecie, z kim się wczoraj widzieliśmy? Nie możemy wam powiedzieć. Wczoraj się widzieliśmy z takimi ludźmi, że jak się dowiecie, z kim się widzieliśmy... To wam szczeny spadną. To się będziecie zastanawiali, jak to jest możliwe, że tacy wybitni ludzie się chcieli... Nie, że w ogóle znaleźli dla nas czas. No, nie, ja też nie. A ja wiem czemu. Ja też nie wiem. Za pieniądze. Jest jedna tajemnica, którą mogę odkryć państwu. Proszę. Bo tam wspomniałem w ubiegłym tygodniu o sytuacji z kremem. Nie wiem, jakim kremem. I pytałem cię, czy mówiłem o kremie? Jakim kremie? No właśnie, jakim kremem. Nie mogę znaleźć konwersacji. Okej, super. Czyli znalazłem tylko konwersację, bo to z Piotrem była sytuacja z kremem. Ale jakim kremem? O czym ty mi mówisz? Znalazłem tylko konwersację, że ja go pytam, masz coś przeciwbólowego? A nie, to on mnie pyta. Nie mam. Ty masz? Nie mam. nie, ale tu nie, nie. To będzie długi tydzień, tyle wam mogę powiedzieć. Przestań się sobie wkręcać. To jest jak Interstellar, jak ta planeta, gdzie z nami Radku, jesteś. Zrób coś. Ja jedna sekunda przez 7 mówić? Lat. Pamiętasz, jak ci opowiadałem, no. Że byłem w hotelu w Kopenhadze? Bo tam byliśmy całą ekipą z Infaktu, nie? I rano wstaję, dostaję SMS-a z pytaniem od Piotrka. Masz krem? Napisałem, jaki krem? No krem. Mówię, do twarzy? On mówi... Tak. Ja mówię, nie mam. A on mówi, a nie masz? A on mówi, nie masz kremu do twarzy? Pytajnik. Ale jaki krem do twarzy? Taki Nivea? A on mówi, tak. Nie mam. I koniec. Rozbawiło mnie to strasznie, bo sposób, w jaki zadał to pytanie... Widzów też. Sposób, w jaki zadał to pytanie, było takie... Jest turbo oczywiste, że każdy facet ma krem do twarzy, a jemu się po prostu zapomniało wziąć i po prostu napisał do innego gościa, czy ma krem do twarzy. A no, ja też noszę krem do twarzy zawsze. Ale ty byś nie pisał do mnie, czy mam krem, bo byś wiedział, że nie mam, prawda? Tak. Max o pastę do zębów bym do ciebie napisał. To jest max. Ale też byś się zastanowił. Nie, nie, o pastę nie. No, nie, no mam, pastę nie. Mam pastę. Spałem dzisiaj w... Opowiedz, właśnie. Opowiedz. O, to była przykład. A co jadłeś na śniadanie? Czy było to, co lubisz? Sałata. Nie było. O jajsku. O jaju, chodźku. Bo... O! Co? Mam kółka. Tak, dziś dostaję z kółkami, no. Dziś, w tym tygodniu masz z kółkami, no. Mam kółka. Bo ci zabiorę to. Bo ci to zabiorę ten komputer. Przestań, do nauki miał być. Tak. Raz mu... A ty masz bez kółek. Ja siedzę na fotelu dla gościa. Dałeś mi lepsze. Nie, ty siedziałeś zawsze na fotelu dla gościa. Ja teraz zawsze chcę mieć to z kółkami. Nie, bo się będziesz bujał właśnie, dlatego nie dostawałeś na kółka. No przejdzie mi zaraz, sobie pojeżdżę i mi przejdzie, nie? Ale spałem tak, spałem w hotelu. Nie, 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 stop. Nie mówmy nawet konkretnej ceny. Ale progi cenowe. Więc hotele pięciogwiazdkowe. No myślę, nie, że to... możemy powiedzieć, że zaczynają się od około 1500 za noc, prawda? No to jak ja spałem wtedy, to 10 lat temu, jak się nazywa ten? Westinie. Westinie. Ale Westin nie ma. Westin ma 4. Ma 5 gwiazdek Westin. Czy tyś widział Westin? No widziałem, byłem tam. Typie, nie ma 5 gwiazdek. Westin, Warszawa. 5 typie. 5 typie. To jest zudowane gwiazdki. Ty się zudowany. Ale mu pan powiedział. No to nie jest pięciogwiazdkowy hotel, typie. Jadłeś tam śniadania? Byłem też w prawdziwym pięciogwiazdkowym hotelu. Ja też byłem z tobą w Intercontinental. Nie wiem, czy poopowiadałeś mi kiedyś, jak nas jak nas brali pod uwagę, to dzień dobry. Na harfie pani grała tam. Nie, więc tak, więc mamy pięciogwiazdkowe hotele. Powiedzmy, że był odrobiny tańszy ten hotel. Nie, odrobinę. No był najtańszy. Czy z takich, żeby nie spać w hostel? Inaczej. Z innymi. Czy włączyłeś sortuj po cenie? Szczerze. Włączyłem, ale potem finalnie nie wybierałem. Włączyłem, ale najpierw była tak. Obora, ale... karton koło mostu Piłsudskiego. Tak. W aucie. W aucie. Nie no, ja sobie zrobiłem tak, jak normalny człowiek robi w Polsce. Czyli normalny człowiek śpi u znajomych. Wyszukałem na Bookingu, a potem wszedłem na stronę hotelu i zamówiłem ze strony hotelu, bo jest taniej. Nie no, to był bardzo przyzwoity hotel. On się nazywał Hotel Felix. On należy do grupy sieci hoteli... Omulewska? Tak. Grupy sieci Best Western, stary, nie byle jaka sieć. Jest solidny. Stary, przecież ten Hotel Felix kosztuje prawie tyle, co ten kurwa twój... No to 270, jak ja płaciłem 350. Ale ogóle... nie, poczekaj, no miałeś śniadanie. Jajeczniczka no. Z kiełbasą i... To nie jest tak, że się zawiesił ekran czy coś. On myśli, kromeczkę jakąś sobie wziąć. Nie. Nie wziąłeś kromeczki żadnej? Nie. Chlebka nie jadłeś? Nie. Z musełkiem? Nie. Croissanta? Nie. Z ziemniakami. Dobrze. Jajeczniczka, ziemniaki opiekane takie w kostki. Trochę jak na obiad to było, a nie na śniadanie. No, i kiełbasa. I ketchup, jakiś musztarda? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Kawka, herbatka? Kawka z mlekiem. I zjadłem, odszedłem.
Podziękowałem. No i dobre. Nie uwierzycie, w tę sobotę, dzień przed Wigilią, na tym kanale Lekkostronniczy pojawi się specjalny, bonusowy odcinek z Cuba Clevetur, czyli z Kubą Klawiterem. Mhm. To będzie taki Lekkostronniczy Tech Week. I zapraszamy Państwa już teraz serdecznie. Nie wiem, o którego dzień chcemy dopuścić, ale nie, w sobotę. No, 18. Dzień, tak, dzień przed Wigilią 18. No idealnie, ludzie sprzątają. Chcą jechać. Nie, no sprzątają. Nie, wtedy już jest sprzątanie, ubieranie choinki też. Nie, jedzie się dopiero do domu. Ja. Może nie będzie aż takich korków, skoro to będzie sobota, nie? Na pewno, pewnie, jasne. Tak. Zawsze są korki w święta, stare, jakby... Wszyscy będą w piątek jechać. Nie, to tak nie działa, to nigdy tak nie działa. To zawsze to myślisz, wszyscy będą wtedy jechać. A potem... No dobra, ale jak wyjadę w piątek o 3 nad ranem, to nie będzie korków. No, no tak. A jak będziesz jechał w ogóle do góry nogami? Na rowerze, samochodem. Drodzy Państwo, czy wiecie, że są ssaki, które kopulują bez penetracji? Na przykład youtuberzy. Jakie to ssaki? Żubr, bób, łoś, kuna, jenoty, wilki i rysie. Proszę bardzo, Karol, jakie to ssaki? No, pingwiny widzę. Na nie, to jest inny temat. O ty kurwa. Serio to zrobiłeś tak, żebym się... Nie. No żebyś nie podpatrywał. Pierdoli, żeby nie, nie, ja nic zrobiłeś nie... mi to, zrobiłeś mi to przyjacielowi swojemu? Nie, jest temat o kopulacji, ale nie pierdolę. Ssaki, tak? Ssaki. Są, lecz nie penetrują. No nie. Znasz wiem. Znasz ten ssak? Czy ssak wodny, czy ssak lądowy? Ssak powietrzny. Jakaś grzegżółka. Nie wiem, co pustu... to jest. No nie wiem, jakiś ptak, tak? No, ptak. No ewidentnie. Za 300. No to mówię, za 300 ptak. Nie. Jest to ptak, który śpi do góry nogami. Nietoperek. Nietoperki. To jest taki ptak, ssak, prawda. To prawda. No to nauka. Ptak to jest ssak, ja pierdolę, jest i źle. To jedyne takie ssaki, drodzy Państwo, to jest, proszę Pana, na łamach czasopisma naukowego Carn Biology. To pierwszy raz, kiedy taki sposób rozmnażania się zaobserwowano u ssaka. Tym, co pozwoliło na obserwację, był zbiór nagrań z ukraińskiego ośrodka rehabilitacji. Nietoperze chodzą na rehabilitację. Z ośrodka rehabilitacji nietoperzy w Charkowie oraz kolekcja wideo z 18 kamer zamontowanych przez holenderskiego entuzjastę nietoperzy w pobliżu kolonii mroczków późnych. Nie wiem, ale brzuchu ci burczy. Nie jadłeś? Nie, właśnie nie zjadłem pół godziny temu, ale zjadłem tak w chuj pusty żołądek, zjadłem mega szybko. Co zjadłeś? Bajgle z serem kosim. Witać na nim kopulację tak i penis nie wchodzi do siebie. Jadłem tak szybko, że jadłem w ogóle nad zlewem, żeby w ogóle nawet talerze na nie wyjmować z szef. Ja się nie mogę tak spieszyć, stresować. To źle wpływa na moje jelita, na moje nerwy. Na program. Na wszystko to źle wpływa, tak? To jest jak się za dużo naraz na twój robi. Związek z Karoliną. Nie, wieczorkami to już jest git, już wracam do domu, to już chill. Włączę sobie gorączkę, odpoczywam. O, no nie, no jak włączam hit. Na napię mu się wyskisko. Cześć, to Janek śpiewa. W zeszłym tygodniu pół Polski żyło wybrykiem chuligańskim Grzegorza Brauna z Gaśnicą i z Menorą. Ja nie chciałbym mówić o tym wybryku i mam nadzieję, że Grzegorz Braun będzie naprawdę w chuju karany. Ale pan na TikToku dał ciekawy wątek, mianowicie powiedział, że w ogóle ten Grzegorz Braun to on totalnie źle tej gaśnicy użył. Ja myślę, żeby fajnie wyjąć z tej lekcji złego zachowania, jakąś lekcję, z której my wyniesiemy przynajmniej coś pozytywnego, jak używać gaśnicy. Jestem przerażony tym, że wszyscy komentują, co się stało, a nikt nie zwraca uwagi, w jaki sposób zostało to zrobione. Proszę a bardzo. Zostało to po prostu skopane. Poseł podnosi gaśnicę, wyrywa z niej zawleczkę, następnie naciska dźwignię i idąc rozpryskuje proszek, wchodząc w jego chmurę. Następnie dochodzi do miejsca, które chce gasić. Może kliknąć dopiero i tam podejmuje próby gaszenia oraz dodatkowo... Ale był w emocjach! Gaśnica ma swój czas działania. Gaśnica kilogramowa, którą macie w samochodzie, działa około 7 sekund. Tylko? Prostowa tak, gaśnica... tak. Czyli jemu mogła ona w ogóle zgasnąć, zanim on tam doszedł, przez to, że tam... No, szedł jakieś 4 sekundy, ale generalnie właśnie te gaśnice samochodowe, co wszyscy mamy, co trzeba mieć, te takie kilogramowe małe, jakby ona ci tak bardzo nie pomoże, jak masz poważny... To kurde, stary, to jak jest taki duży pożar i nie, mam tylko dużą gaśnicę, to jest, nic mi to nie da. Nic, to totalnie to nie dałoby nic. Nie. Co? Jak więc zrobić tak, żeby zgasić skutecznie? Po troszku. Ściągamy gaśnicę lub podnosimy ją. Idziemy do miejsca, gdzie jest pożar. Gdy jesteśmy już w tym miejscu, wyciągamy zawleczkę, kierujemy dyszę w stronę ognia i dopiero wtedy naciskamy dźwignię, żeby proszek mógł wydobyć się na zewnątrz. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że gaśnicy nie kierujemy ani na osoby, ani na zwierzęta. No, proszek brawo, dostaje się pod dosyć dużym ciśnieniem. Nie jest szkodliwy, tylko drażniący. Jeżeli dostanie się do oka, może spowodować uszkodzenie lub podrażnienie oka. Czyli jeżeli osoba, na którą skierowalibyśmy, miałaby astmę, mogłoby dojść do nieszczęścia, nawet śmierci. Proszek jest bardzo klejący. Przykleja się do wszystkiego. Pomieszczenie praktycznie po użyciu gaśnicy proszkowej powinno iść do malowania, a ciuchy raczej nie dają straty. A do jakiego malowania? Czy do proszkowego?
No, także chciałem powiedzieć, że wyjmijmy z tej historii coś dla siebie na przyszłość, byśmy nie gasili rzeczy w Sejmie, ale też byśmy po prostu zachowywali się odpowiednio na ewentualność pożaru. Mieszkanie z Poznania złożył 422 zamówienia w jednym magnacie w 11 miesięcy. To absolutny rekord dostawcy jedzenia. 422 w 11 miesięcy. Przydzielmy to. Ponad jeden dziennie. Czyli ponad jedno dziennie. Ponad jedno zamówienie dziennie z Maca? No, to by się zgadzało, nie? No bo to... jest śniadanie, obiad i kolacja. Ja mam news o McDonaldzie, super! O! Zbadano, że ekrany, które bardzo często zaczęły się pojawiać w McDonaldach, jest ich coraz więcej i więcej, w ogóle zastąpiły już praktycznie kasy normalne, takie, że podchodzisz i zamawiasz. I też w wielu innych miejscach się pojawiają ekrany do zamawiania. Sprawiły, że zyski tych knajp poszły sporo w górę, bo nie masz, po pierwsze, nie masz kolejki za sobą. Bardzo rzadko jest kolejka, nie? Do ekranu. Po drugie, nie masz shamingu społecznego. Czyli tak jak normalnie podchodzisz i stoi za tobą, wiesz, parę osób, no i tak bierzesz zestaw i pani pyta, czy powiększony, to wszystko. A może nie, wiesz, cola zero. A jak stoisz sam przy ekranie i nikt ci nie patrzy na ręce, nikt ci nie patrzy na zamówienie, to i weźmiesz większy zestaw, i jeszcze sobie frytki dorzucisz do tego. I przez to, że jesteś tam sam, tylko ty, tylko ty i tylko ty i twoje pragnienie. A if you get people to pay by credit card, B if you allow people to choose what to eat without making them feel hurried. Tak. And C if you remove social embarrassment, people order more. Czyli ten taki wstyd społeczny jest dobry. Czyli wstyd społeczny być może jest dobry, ale wiecie, co jest też dobre? Dobry jest lekkostronniczy, który dobiega dziś już końca. Absolutnie. Ale ludzie już dopiero zaczęli jeść. Albo sobie zamówili za duże zestawy w McDonaldzie. Trzeba było stać w kolejce i wziąć pojedynczy i nie byłoby problemu. Tymczasem, moi drodzy, dobra, no jakby dojedźcie, to poczekamy, no. A jak ktoś nie jadł? Niech, nie, no daj im, albo niech, jeżeli ktoś, to niech jak dokończy. Jak ktoś jeździ tramwajem, nie je? Jeżeli ktoś uprawia seks, niech teraz jest ten czas, żeby dokończyć. Ja nie myślę, żeby ktoś uprawiał seks w trakcie oglądania. Ale gdyby była taka sytuacja, to daj ludziom dokończyć, więc nie mów teraz przez chwilę, daj im się skupić teraz na seksie, no. To mogą dać pauzę. Chcę być na żywo z nimi razem teraz. Już? Wszyscy? Wydaje mi się, że wszyscy doszli, więc dziękuję bardzo. Ty byś był, Karol, dobrym nauczycielem. Już? Wszyscy? Wszyscy? To odkładamy długopisy. O! I karteczki tutaj proszę. Ale by było. Ale historii mógłbyś uczyć. To jest równoległa rzeczywistość, która się nie wydarza na razie, a tymczasem bardzo wam dziękujemy. Trzymajcie się ciepło i bądźcie! Lekko? Stronniczy.